proszę bardzo, niech pani mówi. Pomorska Telewizja Narodowa. Ja jestem działaczem z 80 roku, byłem w tej stoczni członkiem komitetu strajkowego. Pani mnie nie chce wpuścić i nie chce pani mi dać akredytacji. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję panu. Że pani nie przeszkadza. Przepraszam, że nie pan przeszkadza. Ja robię swoją robotę. Brawo. Sekretarz partii, no. Sekretarz związku nie chce dać akredytacji dziennikarzowi. No, ja w 80 roku byłem, a ona mnie nie wpuści. Bo ona jest sekretarzem partii, Związku Solidarnościowego Partii. Skurwielcy. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa, chciałem akredytację. Ale pan się nie... Proszę panią, ja chciałem akredytację, jestem dziennikarzem Nowego Ekranu. No co pan się śmieje, proszę pana, to nie jest śmieszne. Jestem dziennikarzem i prowadzę redakcję polską. Proszę pana, jestem dziennikarzem, widzi pan to? Jakby pan był dziennikarzem. Jestem dziennikarzem. To dostałby pan akredytację. Dlaczego nie dostanę u pani? Przecież tu jest namiot, który obsługuje prasę. Dlaczego nie ma akredytacji? Bo pan nie zgłosił. Proszę pana, co to jest nie zgłosił? Ja dopiero przyjechałem, w tej chwili, ja wróciłem z zagranicy. Trudno. Proszę pana, co ja nie mogę przyjechać. Ale przecież może dzisiaj i dostać akredytację. Szanowny dzisiaj? Panie. To trzy tygodnie wcześniej? Człowieku. Proszę pana, ja byłem członkiem komitetu strajkowego w 80 roku. Sławomir Ziembiński i prawą ręką Andrzeja Gwiazdy. Tu na stoczni. Dzięki mnie ta cała impreza jest dzisiaj jest. A pani mi nie chce dać akredytacji? Ale po co panu akredytacja? Po to, żeby mnie chcą puścić tam na plac, proszę panią, żeby podszedł pod scenę. Po to mi akredytacja. Bo pan ochroniarz powiedział, że potrzebuje. Gdybym nie chciał, to mnie. To proszę mnie zaprowadzić. Nie, nic mi nie chcą puścić. No, więc potrzebuję. Jaki pasek? Opaskę na rękę. Skąd? No zdają wszędzie. No mi nie dali. Ten pan ochroniarz powiedział, że jak nie będę miał akredytacji, to mnie nie wpuści na plac. Tam, żeby mógł kręcić film z tymi, którzy przyjechali. I będzie pan starczy opaski. Mówię panu, że przed chwilą cały naczelny szef ochrony powiedział, że nie wejdę, jak nie będę miał akredytacji. Nie wystarcza oplaska. Dzień dobry państwo, skąd przyjechali? I jak gorąco było? Tak. Podróż się udała. Udała. Teraz piknik country. Teraz piknik. To pewnie, trzeba odpocząć. Pirat. Ja nie jestem pirat, korsarz jestem. Korsarz. Korsarz czerwony, naucz się. Pirat ma Adamowicz. Pirata. Aha. Naucz. Nie, kochany, odwrotnie, jak chcesz zrobić zdjęcie? Ja jestem czerwony korsarz, a proszę mi robić. Ja kręcę film w tej chwili, reportaż. Popatrz, chodź tutaj, się pokażę. Nie chcą mi dać akredytacji. Ty na mnie oczy, nie chcą mi, dziennikarzowi nie chcą dać akredytacji. Ja w 80 roku byłem członkiem podjęcia strajkowego, nie chcą mi dać akredytacji. No, ale ja normalnie zrobić zdjęcie? No rob zdjęcie. Ale to po... Weź to tutaj, trzymaj, o tak, trzymaj, o, żeby widać było, no, nie zasłaniaj. Masz powieszony. Dziennikarza nie chcą wpuścić na festyn Solidarność Pokoleń, festyn rodziny, sędzią świetnie. A czekaj, tak, czy zrobię. Ja coś muszelkę znalazłem. Żeby ten plakietka była, widać. Możesz powiększyć. No przecież to jest horror, horror. Ja przyjdzie Duda, to ja zaraz z nim porozmawiam. Z Piotrem. No, nie można wejść na teren, bo mnie tam ochrona nie chce puścić. Kochany, na festyn rodzinny ochrona mnie chce puścić, bo ja muszę mieć akredytację. Akredytację nie dostanę, bo to trzeba było tydzień wcześniej załatwiać. Nie dzisiaj. Przecież to jest chory kraj. A ta pani pierwsza sekretarz, bardzo ważna była, Komisji Krajowej, powiedziała, że jest pierwszą sekretarzem tej partii, Solidarności. Mamy nową partię, Solidarność. Pani Ewa. No tak jak widać, Solidarność to jest nowa partia, trzeba mieć sekretarze, są ważniejsi od przywódców. No za pana rozmawiamy z Piotrem Dudą, dlaczego mnie nie chcą puścić. Oczywiście Radio Gdańsk ma akredytację i może sobie wszędzie chodzić. To i to jest, o. To jest Europejskie Centrum Solidarności. Dzień dobry, a pan skąd przyjechał? Pomorska Telewizja Narodowa. Witam panu, skąd panowie przyjechali? Pomorska Telewizja Narodowa. Jaworzno. Jaworzno, a z jakiej Jaworzno, kopalni? Śląsk, ZG, to jest Taur Wydobycie, ZG Sowiecki. Sowiecki, witam. Pomorska witam. Telewizja Narodowa, witam. Czerwony korsarz. Ja wam tutaj dam pamiątkową pieczeń, żeście do Gdańska przyjechali. Herb Gdańska macie, proszę bardzo. Ja jestem znany jako czerwony korsarz, onegdaj prawa ręka Andrzeja Gwiazdy, bo w 80 roku członkiem strajku byłem. Ale nie chcą mi dać akredytacji, nie chcą mi tam wpuścić. Pani sekretarz związku, pierwsza sekretarz powiedziała, że ja tam nie wejdę, bo mi nie da akredytacji. No tak mamy dzisiaj związek zawodowy. Czerwoną czapkę. A ja sobie mogę i majtki też. Stringi masz na pewno. Ale tego nie widać. Widać.